Bezpieczeństwo szczepionki to jej wysoka jakość, więc muszą być przedstawione wszelkie możliwe badania dotyczące jakości, więc szczepionka przechodzi badania od samej substancji czynnej, właściwie od historii szczepu. Musi być sprecyzowany szczep, z której wytwarzana jest szczepionka. Jak wiadomo, to są składniki bakterii, wirusów, bądź całe wirusy i bakterie pozbawione swoich zjadliwości. Droga jest bardzo długa. Ustalono normy na każdym etapie procesu wytwarzania, jakim normom powinna odpowiadać, jakie badania muszą być przeprowadzane, nawet określono metody, według jakich te badania są wykonywane. Więc taka dokumentacja rejestracyjna powinna zabierać pełne badania zgodne z ustaleniami, zgodnie z zaleceniami, wymaganiami ustalonymi przez wytyczne europejskie i WHO. Mogą to być, w szczepionce są zawarte różne substancje dodatkowe, oprócz substancji czynnej. Mogą to być pozostałości z procesu wytwarzania. To są często białka, na które dziecko jest uczulone. W drukach informacyjnych szczepionek pojawiają się informacje ostrzegające o występowaniu tych substancji. Natomiast czasami dziecko, nie wiadomo, czy akurat to dziecko jest uczulone. Może to uczulenie się objawi w momencie zaszczepienia. Może rodzice często nie zgłaszają takiego faktu, że dziecko jest uczulone na przykład na białko jaja kurzego, więc z tego mogą wynikać te działania niepożądane. Należy poinformować o wszelkich uczuleniach, jakie kiedykolwiek występowały u dziecka, nawet po podaniu szczepionek innych, bądź uczulenia, alergie, które zostały zdiagnozowane do tej pory. Bo to jest bardzo ważna informacja. Jak wcześniej wspomniałam, szczepionki są w procesie wytwarzania są dodawane różne składniki, później są usuwane w procesie oczyszczania, natomiast ślady tych substancji są zawarte w szczepionce i mogą mieć groźne później skutki po podaniu szczepionki dziecku.